Choć dni Legionowa już za nami, warto na chwilę do nich wrócić, a konkretnie do wyjątkowego wydarzenia, które właśnie wtedy miało miejsce. Manekin Challenge zgromadził na stadionie wiele osób, które przyszły tam, aby po prostu się zatrzymać. Jednak nie w byle jakim celu i dla zabawy. Zorganizowana w mieście drugi raz akcja miała przypomnieć o chorych na SMA, a wśród nich o legionowianinie Wojtku Kowalczyku. Uwaga! Stop! Poruszyliśmy to i ten temat, żeby wszystkie osoby w Polsce miały dostęp do leczenia na SMA, które już jest zarejestrowane, zatwierdzone w Unii Europejskiej i mamy nadzieję, że ten nasz znak, że zatrzymaliśmy się na kilka chwil, by poruszyć innych chorych na SMA, że to dotrze do świadomości społecznej, że poruszymy chorych na SMA i to jest bardzo ważne i mam tą nadzieję, że wszyscy chorzy będą leczeni w Polsce. SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni, to schorzenie nerwowo-mięśniowe o podłożu genetycznym. Obecnie cierpiące na tę chorobę osoby muszą radzić sobie z nią same. Państwo nie gwarantuje im bowiem leczenia innowacyjnym lekiem o nazwie nusinersen, który, jak wskazuje wiele naukowych źródeł, może być dla nich ogromną szansą. Więcej o leczeniu opowie w dalszej części dzisiejszego programu sam chory, Wojtek Kowalczyk. Zaś wszyscy, którzy przeoczyli misję Manekin Challenge, mogą zobaczyć jej przebieg w naszej telewizji, a także w internecie. W organizację akcji zaangażowało się wiele osób, wśród nich członkowie grupy filmowej ADHD. Bardzo wiele ludzi dotarło na akcję i właśnie nagraliśmy z tej akcji film, krótkometrażowy film o tym, że chorzy właśnie mają marzenia i dążą do nich, by normalnie żyć, by być szczęśliwymi. Pomysłodawcą akcji jest właśnie chory na SMA Wojtek Kowalczyk. Nie czeka on na to, że los się do niego uśmiechnie, tylko nieustannie działa, również dla dobra innych chorych, co można zauważyć choćby w trakcie takich wydarzeń jak Manekin Challenge. Zapytany o to, skąd czerpie motywację do działania, Wojtek odpowiada bez wahania. Myślę, ta motywacja jest z mojej nadziei, bo zawsze od wielu lat marzę o tym, by normalnie żyć i spełniać swoje marzenia i te marzenia mnie napędzają, a gdy działamy też nie tylko dla siebie, ale dla innych, dostajemy więcej energii. Wtedy przychodzą ludzie, którzy również chcą działać w czymś pozytywnym, bo pozytywna energia nas napędza i gdy działamy dla innych, lepiej się czujemy i jesteśmy szczęśliwi, a przecież warto żyć, by być szczęśliwym. Warto, aby takie piękne słowa pozostały w naszej pamięci. Wracajmy do nich za każdym razem, kiedy troski codzienności będą wydawały się nie do zniesienia. Postawa Wojtka może być bowiem źródłem inspiracji dla każdego z nas.